Cześć, witajcie, z tej strony Wid. Postanowiłem nagrać ten materiał, ponieważ bardzo dużo osób piszących do mnie, osób, które zaczynają swoją przygodę z No Man's Skyem, ma obawy przed robieniem ekspedycji, przed jej zaczęciem. Generalnie nie wiedzą, co to jest ekspedycja, więc pokrótce postaram się tutaj to wyjaśnić i mniej więcej opowiedzieć, co możecie zdobyć, jak możecie zdobyć. Zastanawiam się też nad serią, jak ukończyć ekspedycję, ale wydaje mi się, że jest to dość proste, choć z drugiej strony być może byłoby tam kilka rzeczy, które sprawiłyby wam problem, więc spróbujemy może to w najbliższych filmach sobie omówić. Jeszcze jest na tyle dużo czasu do końca ekspedycji, że spokojnie ją dacie radę zakończyć. Także przejdźmy do samej ekspedycji. Zaczniemy trochę od pupy strony, że się tak wyrażę, czyli od nagród. Na początek to, co możecie zyskać w ekspedycji Omega, w ekspedycji, która w tej chwili trwa, na której zrobienie potrzeba, jeżeli będziecie się śpieszyć, około 10 godzin. No jeżeli gdzieś tam będziecie sobie błądzić, zwiedzać, no wiadomo, tych godzinek będzie potrzeba troszeczkę więcej. Przejdźmy na ekspedycję Omega. Ekspedycja 12, ekspedycja Omega. I co tu możemy mieć? Sztandar, czy też nie banner, który jest tam tylko ozdobnikiem. Tytuł. Jak widzicie, jak wchodzę w menu, mam tutaj grid 79, łowca zarazy. Tak też wyświetlam się innym graczom. Naklejka Omega. Naklejka, którą można sobie gdzieś tam pacnąć w naszej bazie, czy coś takiego. Łamacz zrodzony z gwiazd. Unikatowy statek kosmiczny. Jest to nagroda główna za ukończenie ekspedycji. Możecie ją odebrać na każdym ze swoich sejwów, jakie posiadacie. I jeżeli zaczynacie grę, jest to naprawdę bardzo dobry statek, nie? Na zaczęcie gry. Plecak Atlasa. Tutaj tylko jest to kosmetyka tak naprawdę. Ten plecak nie ma tam w sobie żadnej technologii, po prostu ciut inaczej będziecie mogli wyglądać. Perło Atlasa. Tutaj jest naprawdę sprawa zajebista, ponieważ możecie mieć za darmo, bez poszukiwania, jeden z najlepszych multituli, jakie występują w grze, ponieważ Perło, w poprzednim filmie o tym mówiłem. Jeżeli nie gracie na sejwie ekspedycji, będziecie odbierać je na głównym sejwie, możecie wylosować miejscowienie pól wzmocnionych tego pola. To dam wam naprawdę sporą przewagę. Ale są też inne bonusy, o których za chwilkę powiem. Osłona klasa, no, hełm do odblokowania. Jest to też tak naprawdę tylko kosmetyka. Ale przyjemnie mieć coś, czym się można by wyróżniać, choć zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi będzie to posiadało, nie? Ale im więcej mamy takich rzeczy, tym możemy bardziej pod siebie spersonalizować naszą postać. No i tutaj plakat. Tak samo jak naklejka Omega, są to elementy dekoracji naszej bazy, które możemy wykorzystać podczas budowy. I teraz tak, jeśli chodzi o nagrody, to by było tyle. Teraz wam tylko jeszcze pokażę berło. Berło na dzień dobry wygląda w ten sposób. Jest ono i tak już w tej chwili bardzo, bardzo dobre w porównaniu do multinarzędzi, którymi dysponujecie na start. Jak się trochę postaracie, możecie wylosować to berło z tymi super doładowanymi gniazdami obok siebie. Potrzeba do tego trochę pytań gry, ale da się. Pokazywałem to na moim poprzednim filmie. Dodatkowo, perło posiada coś takiego jak chroniczną soczewkę. Co jest w nim takiego dobrego? Jeżeli sobie weźmiemy, zainstalujemy technologię do wydobywania, możemy mieć równocześnie chroniczną soczewkę i laser wydobywczy. To automatycznie
bardzo boostuje możliwości naszego wykopywania, naszego wydobywania przedmiotów. A do tego oczywiście dochodzą wszelkie maści ulepszenia zdobyte podczas ekspedycji. Także perło, petarda i naprawdę warto mieć. Tak patrzę, że jakaś czerwona kropka przeze mnie przebija. Bo mniej przezroczysty powinienem być. Druga sprawa, statek. Statku nie rozbudowywałem. Z automatu dostajecie eskę. Jak widzicie, całkiem dobrze wyposażoną, doładowanymi slotami. I wpadły w oko. Jeden, drugi. Trzeci. No niestety są one rozrzucone. I czwarty. Ale możemy coś z tego wykombinować, ponieważ mamy dwa sloty doładowane obok siebie i tutaj drugą technologię byśmy wzmocnili. Także na start ten statek jest naprawdę bardzo fajny. Rozumiem, że wielu osobom może się średnio podobać, ale jeżeli ktoś jest z mojej daty i pamięta Wipeouta, no to sentymencik, nie? No i tyle, jeśli chodzi o nagrody. No, tutaj możecie sobie jeszcze zobaczyć, jak ten statek się prezentuje na żywo. Wrażenie z latania? Całkiem dobre, powiem wam, całkiem sympatyczne. No i teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle odpalić ekspedycję. Pierwszym sposobem jest rozpoczęcie po prostu nowej gry. Wybieramy kraj, nie wczytujemy tutaj naszego któregoś z zapisów, tylko wybieramy nowa gra. I mamy ekspedycja społeczności, ekspedycja 12 Omega, pozostały czas 3 tygodnie. Uwierzcie mi, to jest bardzo dużo czasu na ekspedycję, więc nawet grając po 2 godzinki dziennie, spokojnie dacie radę ją skończyć. Wybieramy to, automatycznie startujemy ekspedycję. Ale jest też drugi sposób. O, weźmy sobie ten zapis. Nie wiem, czemu na przetrwaniu, no ale mniejsza z tym. To akurat najmniej istotne. Drugi sposób to wejście z naszego save'a, na którym gramy. Musimy udać się oczywiście na kosmiczną anomalię i jak tylko tam wylądujemy, zaraz wam pokażę, jak wejść do ekspedycji. No dobrze, jesteśmy na kosmicznej anomalii, jesteśmy na lądowisku, lądujecie tutaj bliżej lub dalej. Co musicie zrobić? Znaleźć tego gościa. Jest to dość proste, ponieważ jest to zaraz obok Nexusa i towarzysza syntezy żywego srebra, czy jak on się nazywa. Między jednym a drugim posiadacie terminal ekspedycji. Teraz tak, możemy sobie troszeczkę ułatwić sprawę. Możemy sobie na przykład przenieść jakąś technologię, którą mamy na naszym save'ie, przenieść jakieś przedmioty, które mamy na naszym save'ie. Te przedmioty będziemy posiadali. No i rozpoczynamy ekspedycję. Ja tu nic nie przenosiłem. Jest to przewaga nad rozpoczęciem nowej gry, ponieważ no możecie sobie troszeczkę ułatwić start w ekspedycji. Nie, ale nie jest to żaden must have. Ja robiłem ekspedycję bez żadnych z tych przedmiotów i nie był to jakiś tam szczególny problem. No i wybieracie rozpocznij ekspedycję. I w tym momencie tworzy wam się, przejdziecie do ekspedycji, zostanie stworzona nowa postać i będziecie mieli w opcjach tutaj, gdzie macie wczytywanie save'ów, przejdź na save główny, ewentualnie jak będziecie na save'ie głównym, przejdź na save ekspedycji. Spokojnie możecie się wymieniać między jedną grą a drugą, po prostu jak was ekspedycja zmęczy, możecie sobie wrócić do swojej głównej gry i trochę polatać. Odsapnijcie, stwierdzicie, że chcecie dalej robić ekspedycję, wybieracie to i
przechodzicie z powrotem na save jakby ekspedycji. No ja tutaj opcji nie mam, ponieważ jeszcze ekspedycji nie rozpocząłem. W sumie możemy sobie zacząć, nie? Co nam szkodzi? Ja tak myślę, czy coś jeszcze chciałbym wam tutaj powiedzieć. Ja mam tu dużo ciekawych rzeczy, ale... Chcę to wyjąć jakoś? W zasadzie mógłbym sobie dość mocno, widzę, ulepszyć. Masz start w ekspedycji. Ale załóżmy, że... Dochodzimy z niczym. Wybieramy, rozpocznij ekspedycję. I tutaj jest taka podpowiadajka. Jest to pierwsza ekspedycja w ogóle, w której można wejść do niej ze swojego głównego save'a. Wcześniej każdorazowo musieliśmy zaczynać nową grę, dlatego ja też tych save'ów mam tam tyle, nie? Jest tu podpowiadajka, że w momencie jak dotrzecie na anomalię w sejwie ekspedycyjnym, będziemy mogli odebrać nasze wyposażenie. No dobrze, weźmy, kontynuujmy. No i teraz rozpocznie się ekspedycja. Wybaczcie to prześwietlenie, ale tak się rozpoczyna każda ekspedycja. No i zaczynamy ekspedycję. W zasadzie chciałem rozpocząć ekspedycję na nowym save'ie, ale tutaj przynajmniej będę mógł wam pokazać, jak się przechodzi między save'em ekspedycyjnym a save'em głównym. Jak widzicie, początek ekspedycji jest praktycznie identyczny jak... Jakbyście zaczynali nową grę. Jedyna różnica jest taka, że tutaj chyba startujemy. Że tutaj startujemy jakby na całkiem przyjaznej planecie. Zacznijmy od tych save'ów, żeby nie mieszać. Jak widzicie, pojawiła się opcja teraz wróć do głównego zapisu. Bez problemu możemy wrócić. Pojawimy się na anomalii. Jak będziemy na naszym głównym zapisie, tutaj będzie po prostu wróć do ekspedycji, przepraszam, płaczek. Na czym polega sama ekspedycja? Jak widzicie, mamy 2, 3, 4, 5 faz ekspedycji. Ostatnia faza to już jest tylko odebranie nagród za fazy, więc mamy 5 faz ekspedycji. W każdej fazie mamy konkretne kamienie milowe, które musimy wykonać. Nie ma żadnego jakby przymusu robić ich po kolei, choć jest to dosyć rozsądne. Ale bywały ekspedycje, że na przykład na pierwszej planecie, robiąc pierwszą fazę, no to już miałem 3 nagrody z czwartej fazy, 2 nagrody z drugiej fazy, 2 kamienie milowe zaliczone, przepraszam, bo to są kamienie milowe. Także pierwsze co mamy, pierwsza misja, ruszaj do gwiazd, ukazał już bazę. Trzecia, egzobotanika, odkryj 6 roślin, wystarczy zeskanować 6 roślin. Wykonaj skok warp, znajdź kosmiczną anomalię. Jeżeli przeniesiecie jakieś przedmioty na safe ekspedycji, no to w tym momencie już będziecie mogli je odebrać. Napraw ważne wyposażenie, no i osiągnij punkt spotkania. Tak naprawdę każdy ten kamień milowy, który mamy, jest dość dobrze opisany. Weźmy go sobie. No i cele. Zlokalizuj swój statek gwiezdny. Użyj kompasu i wizjera analitycznego, aby orientować się w terenie. Jest podane też, czym uruchamiamy plecak analityczny.
I no tak na szybko sobie zacznijmy. Najwyżej drugi film będzie od momentu, kiedy tu skończymy. Oczywiście rośliny zasobne w sód zbierajcie zawsze, jest to bardzo przydatne. No i po prawej stronie na dole macie prędkość ucieczki, czyli to, co musimy zrobić w tym kamieniu milowym. Zlokalizuj miejsce katastrofy swojego statku, użyj kompasu i wizjeru analitycznego. Jak widzicie, kompas nam pokazuje miejsce naszego statku, ikonka jest. Jest podświetlony nawet statek tutaj. 260 jednostek od nas, czyli rzut kamieniem. Druga sprawa, skanujcie wszystko, naprawdę. Raz, że macie za to hajs. Dwa, że też są to jakieś tam kamienie milowe, nie? Praktycznie się nie ruszyłem, a mam całkiem sporo rzeczy już poskanowanych. Zobaczcie, kamień milowy jak do botanika. To jest za zeskanowanie 6 roślin, a nawet tak naprawdę jednego kroku jeszcze nie zrobiłem. Od razu możemy sobie odebrać nagrody za tą, za ten kamień milowy. Po prostu naciskamy na to. Potężne ulepszenie systemów skanowania, potężne ulepszenie systemów podtrzymywania życia. Także wydatne itemki. Skoro je mamy, od razu je sobie zamontujmy. Wkurzające jest to, że jest uszkodzony skaner, nie? Ale to nic. Sobie wrzucić w doładowany slot. Do tego jeszcze postawimy tą samą technologię obok, co ją dodatkowo wzmocni. Mówię tutaj o takich podstawowych rzeczach, ponieważ no, ten film jest głównie dla początkujących podróżników. Więc nie wiem, czy wiecie, że na przykład jeżeli tą samą technologię postawimy obok siebie, to spójrzcie, w tej chwili nie ma ona żadnej ramki, ani ta, ani ta. Jeżeli położymy je obok siebie, one się boostują, nie? Znacznie lepsze są statystyki, nie? Tych rzeczy. Jeżeli wrzucamy to w turbo doładowany właśnie ten slot, super doładowany, nie wiem, co ja mam z tym turbo. Mamy 6,260, nie? Także technologie tego samego rodzaju warto umieszczać obok siebie. System podtrzymania życia, dość istotna sprawa. Dobrze by było, żeby był też obok siebie. Tarczę dajmy na doładowane pole. No i plecak obok siebie, żeby też się boostował. To ja robię też na początku każdej ekspedycji, nim w ogóle ruszę się z tyłkiem. Przeglądam wszystkie kamienie milowe. Patrzę, które kamienie milowe jestem w stanie odhaczyć na pierwszej planecie, ponieważ pierwsza planeta zazwyczaj jest dosyć łagodna i możemy w miarę bezpiecznie się po niej poruszać. Także sprawdzam, jakie są kamienie milowe i jeżeli mogę, to robię je na pierwszej planecie. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość, zbieramy pierwiastki takie jak feryt. Feryt się przydaje zawsze. Węgiel się przydaje zawsze. Miedź przydaje się też bardzo często. Nawet nie sprawdzałem, czy gdzieś tu w zasięgu mamy miedź. Boże, srebro. No niestety akurat srebro nas nie interesuje.
złoże miedzi. No jest 320 jednostek w drugą stronę. Ale my się udamy do statku. Ten film miał wam pokazać, jak wygląda ekspedycja. A jej dokładnym przechodzeniem zajmiemy się w kolejnym. Ale pamiętajcie, co możecie, wspierajcie. Jeżeli chwilkę już gracie w No Man's Sky, wiecie mniej więcej, jakie pierwiastki są potrzebne, jakie pierwiastki potrzebujecie do przeżycia, jakich pierwiastków się buduje te podstawowe budynki, podstawową technologię, więc też będziecie wiedzieli, co zbierać. Oczywiście i wodór. Dość potrzebny pierwiastek, więc sobie po drodze do statku go zbierzemy, ile się da. Nie wiem też, czy wiecie, dlaczego utrzymuje laser na dosyć wysokim poziomie przegrzania. Im wyższy poziom przegrzania ma laser, tym zadaje większe obrażenia. Co za tym idzie, szybciej zbieracie, nie? Jak się cały czas rozglądam za zwierzaczkami, ponieważ może coś ciekawego tutaj nam wpadnie jeszcze. Ale chyba nie. Jak widzicie, nasz statek jest bliziutko. Jest to całkiem zgrabny solar. Planeta nie jest jakaś bardzo nieprzyjazna. Czemu skanuję i możecie się zapytać, skoro już mam ten kamień milowy, nie? Odhaczony. To skanuję dlatego, żeby mieć kasę, nie? Każde skanowanie dodaje nam kasy. Tego, jak widzicie, tutaj grzybki dają nam węgiel, skoncentrowany węgiel, węgiel. Mam ciebie zeskanowanego? Ciebie? Tak, ale ciebie nie. Weźmy sobie, złapmy tego dala, gdzie on jest. Cholerka, uciekł nam za górę. Ale to nic. Zwróćmy uwagę, nie wiem, czy wszystkie zwierzaki mamy poskanowane, ale to nic. Pierwszą planetę jest niegłupio naprawdę zeskanować bardzo mocno, nie? Da wam to jakąś tam kasę na start. Już się dopiero co zaczęliśmy. Parę minut gry, jest 370 tysięcy. Samego skanowania tak naprawdę, nie? Oczywiście roślinki sód zbieramy, roślinki z tlenem zbieramy. Wiadomo, że jest to potrzebne nam do przeżycia, więc jak najbardziej mile widziane. Jeżeli gdzieś traficie jakąś jaskinię, kobalt, oczywiście jak najbardziej też się przyda. Pojemniki sprawdzamy. Tych nie dacie rady. Potrzebny jest Atlas Pass, ale reszta pojemników spokojnie możecie zbierać. Niestety tutaj sobie trochę zaśmiecamy plecak tym metalem. Ale zazwyczaj coś ciekawego, na tyle ciekawego w tym jest, że warto. A zawsze możemy wyrzucić, lub jeżeli już uda nam się wystartować, dolecieć do stacji kosmicznej i to sprzedać. O, patrzcie. I niech mi ktoś powie, że nie opłaca się przeglądać, nie? Takich rzeczy. Mały błędzik, widzę nasz solar w powietrzu, ale nic to. Zawsze możemy sobie po prostu na niego wskoczyć.
Nie wiem jak, czemu tak się dzieje, ale czasami faktycznie tak się dzieje, nie? Zabawne jest to, że nam się udało odlecieć uszkodzonym statkiem. Ale zasadniczo ten statek powinien być na ziemi. No, nie być zdolny do lotu, nie? Ja po prostu nacisnąłem E, żeby wylądować i teraz będziemy kontynuować sobie. No wiadomo, musimy naprawić nasz statek. To potrzebny jest do tego czysty feryt, galareta diwodorowa, czyli musimy nazbierać feryt, musimy nazbierać diwodoru. Łata hermetyczna dostaliśmy, ponieważ pewnie nie możemy wytwarzać. Blacha metalowa to chyba był feryt potrzebny, jeżeli się nie mylę, do tego miedź. No, jak gdzieś tam wcześniej patrzyliśmy, są złoża miedzi, mamy manipulator terenu, więc tą miedź spokojnie będziemy mogli zdobyć. Skoncentrowany węgiel już nawet w tej chwili mamy wydobyty. Tlen już też mamy. Spokojnie, bezproblemowo możemy nasz statek naprawić. Czekajcie, bo mnie coś... Białymi żaglami, cholera ładne. Powiem wam, fajny ten solar. Dobrze, ale nie o solarach teraz. No i co? I tak naprawdę ekspedycja niczym się nie różni od zwykłej gry. Może z tym, że poziom trudności. Patrzcie, tutaj nawet widzę, poziom trudności nie jest zablokowany, więc spokojnie możecie sobie zmienić, żeby troszeczkę ją ułatwić, nie? Aczkolwiek ja bym nie ruszał, naprawdę dobrze jest, jak jest, nie? Ja bym grał na takich ustawieniach, jak są, bo była jakaś ekspedycja, w której nie mogliśmy zmieniać ustawień trudności, no ale widzę, że tutaj nie ma najmniejszego z tym problemu. No i tak naprawdę to jest to, co mogę wam powiedzieć o ekspedycjach. To, że nagrody uzyskane w ekspedycji możecie odebrać na swoim każdym głównym save'ie, no to wspominałem, robicie to u towarzyszy syntezy żywego srebra, który tam w tle stoi. Dodatkowo, jeżeli wystartujecie z ekspedycją ze swojego głównego save'a, będziecie mogli przenieść część przedmiotów z ekspedycji na swój główny save. Tak jak pokazywałem, że można przenieść część przedmiotów z głównego save'a na ekspedycję, tylko że kończąc ekspedycję robicie to w drugą stronę. I uwierzcie mi, nie bójcie się ekspedycji, naprawdę warto je robić, jest to zajebista sprawa, jest to świetna odskocznia pod względem głównej gry, a dodatkowo dość fajne nagrody daje. Ja mam grubo ponad 1000 godzin nabite w No Man's Sky'u, a tak naprawdę skalę ekspedycji i tak się cieszę wciąż jak dziecko, pomimo że tych ekspedycji też dość sporo zrobiłem. No ale to dodaje tak trochę świeżego klimatu, nie, do gry. Więc naprawdę polecam. W następnym filmie pewnie pokażę, jak trochę dalej pójdziemy z ekspedycją, jak zrobimy pozostałe kamienie milowe. A na tą chwilę się z wami żegnam. Trzymajcie się. I do zobaczenia.